W 2017 roku Małopolsce udało się zrealizować mnóstwo projektów mających decydujący wpływ na rozwój regionu. Jednym z najbardziej doinwestowanych obszarów gospodarki był transport. Zakupiliśmy nowe pociągi, którymi Małopolanie mogą wygodnie podróżować po całej Małopolsce. Budujemy w tej chwili kilka obwodnic, przygotowywanych jest następnych kilkanaście. Powstają parkingi Park and Ride. Inwestujemy w działania na rzecz ograniczenia emisji, zanieczyszczeń do powietrza. To jest również zakup dla Krakowa i innych miejscowości transportu niskoemisyjnego. Małopolanie mają już do dyspozycji kilkaset kilometrów nowych dróg rowerowych, które rozmieszczone są w całej Małopolsce. Środki unijne, które rozdysponował samorząd województwa, były ogromnym wsparciem rozwoju takich obszarów jak biznes, edukacja, sprawy społeczne czy turystyka. To, co jest najważniejsze, to jest przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości. Rozwój przedsiębiorczości rozumiany wielowątkowo to strefy aktywności gospodarczej, to również instytucje otoczenia biznesu, to komercjalizacja badań naukowych, to przede wszystkim szkolenia dla pracowników, szkolenia dla pracodawców, to również różnego rodzaju miękkie programy związane chociażby z tworzeniem warunków dla kobiet, które po urodzeniu dziecka mają możliwość oddania swojej pociechy właśnie do żłobka, czy program Małopolska Niania. Również w tym obszarze społecznym, gdzie widzimy w wielu miejscowościach nowe inwestycje, nowe przedsięwzięcia, nowe place zabaw, inwestycje w uzdrowiska, zagospodarowanie zbiorników wodnych. To jest wszystko to, co ma powodować jeszcze zwiększenie zainteresowania się Małopolską. W celu zapewnienia mieszkańcom regionu czystego powietrza województwo konsekwentnie kontynuowało walkę ze smogiem. O tyle był to wspaniały rok, że podjęta uchwała antysmogowa, pewien precedens, jaki nastąpił w ogóle w Polsce, otworzył drogę dla całego kraju, dla całej Polski. Przecież zdrowie i życie ludzkie jest najważniejsze. I dokonaliśmy tego milowego kroku, co prawda przed nami jeszcze wiele tysięcy kotłów, pieców, starych kopcichów do wymiany. Niemniej jednak już się to zaczęło. Udało się również zrealizować wiele projektów mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Ochotnicze straże pożarne otrzymały wsparcie w ramach dwóch projektów, m.in. Bezpieczna Małopolska oraz Małopolskie Remizy. No i również w tym roku udało się zakupić ze środków również Unii Europejskiej, ale i przy współpracy z samorządami lokalnymi 34 samochody, nowe samochody dla straży ochotniczych z terenu województwa małopolskiego. Udało nam się również wesprzeć GOPR-y i WOPR-y. Myślę to też przede wszystkim dla codziennego bezpieczeństwa ludzi, którzy poruszają się po naszej przepięknej Małopolsce. Udało się również pomóc policji. Przekazaliśmy środki finansowe, które zostały przeznaczone na zakup testerów i alkomatów. Kultura to kolejny ważny obszar inwestycji. Małopolska wspierała liczne instytucje oraz przedsięwzięcia artystyczne, a także zadbała o dostępność oferty kulturalnej dla wszystkich mieszkańców regionu. Najważniejszy to jest kolejny etap integracji instytucji. Jest coraz więcej przedsięwzięć realizowanych wspólnie w różnych miejscach przez kilka instytucji. Takim dobrym przykładem takiego wspólnego działania jest realizacja projektu Genius Loci. Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem w przestrzeni kultury to jest tak zwana kultura wrażliwa. Czyli wszystkie nasze instytucje przygotowały się i nastawiły się na współpracę i na dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie nasze instytucje zyskały certyfikaty, które potwierdzają, że są otwarte na osoby, które mają pewne swoje ograniczenia. W tym roku odbyła się również druga edycja budżetu obywatelskiego, dzięki której mieszkańcy Małopolski mogli zdecydować, jakie projekty będą realizowane w województwie.
Rok 2017 i kwestia budżetu obywatelskiego to wielki sukces, nie tylko nasz, ale przede wszystkim mieszkańców Małopolski. To mieszkańcy Małopolski zdecydowali o 46 nowych projektach, które będą zrealizowane w roku kolejnym. Rok temu głosowało 80 tysięcy Małopolan, teraz prawie 180 tysięcy Małopolan. Frekwencja zwiększona 100 tysięcy. Jestem przekonany, że te projekty, zarówno społeczne, kulturalne, edukacyjne, przyczynią się do rozwoju małych społeczności lokalnych. Nie zapomniano także o ochronie zdrowia. Poprzez wsparcie szpitali i liczne programy profilaktyczne Małopolska zadbała o zdrowie swoich mieszkańców. Małopolska realizuje programy prozdrowotne, zwłaszcza programy dotyczące szczepień, pneumokokowym i szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka szyjki macicy. Małopolska wdraża wiele programów profilaktycznych. Do takich kluczowych programów należy zaliczyć program kardiologiczny i program onkologiczny. Kardiologia i onkologia są to takie dziedziny, gdzie profilaktyka ma największe znaczenie. Tak naprawdę styl życia i to, co zależy od pacjenta, w największym stopniu wpływa później na jego stan zdrowia, szybkość postawienia diagnozy i wyniki leczenia. To był naprawdę udany rok. Dzięki zrealizowanym przedsięwzięciom Małopolska stała się jeszcze lepszym miejscem do życia. Trudno wyobrazić sobie święta Bożego Narodzenia bez pysznej domowej kuchni. Dlatego w ramach przygotowań przedświątecznych odbyła się zimowa edycja Małopolskiego Festiwalu Smaku. Smak kontrolowany. Dzisiaj proponujemy naszym mieszkańcom, turystom to, co mamy najlepsze na święta Bożego Narodzenia. Fantastyczne potrawy, nasze tradycyjne specjały z całej Małopolski, nie tylko z Krakowa, ale i z gór, ale i z Powiśla, ale i z Małopolski Zachodniej. Kuchnia małopolska jest bardzo bogata w produkty regionalne, jak i potrawy regionalne również. Tutaj z racji okresu, w jakim jesteśmy, świąt Bożego Narodzenia, głównie tutaj kuchnia świąteczna, gdzie dominują przyprawy korzenne, bakalie, śliwki suszone. Jeśli gotujemy z takich lokalnych produktów, to one tak, przede wszystkim są świeższe, nie muszą odbywać jakiejś nie wiadomo jakiej długiej drogi. Wpisują się w charakter nie tylko w naszą taką, nasz smak lokalny, ale też wpisują się w ogólną taką kulturę kulinarną. Dzięki jedzeniu, czy przygotowywaniu potraw z lokalnych produktów po prostu mocniej zakorzeniamy się w tym miejscu, w którym jesteśmy. Podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku każdy mógł skosztować pysznej grzybowej zupy przyrządzonej przez najlepszych szefów kuchni. Najmłodsi mieli okazję wziąć udział w licznych konkursach kulinarnych, a starsi w tym czasie mogli zaopatrzyć się w wyjątkowe specjały prosto od regionalnych producentów. Stoiska wręcz uginały się od pierogów, pysznych ryb i smacznych wędlin. Idea Małopolskiego Festiwalu Smaku to jest strzał w dziesiątkę. Tu jest tak magicznie, taka rodzinna atmosfera. Ludzie faktycznie się przewijają, przychodzą, jest dużo serdeczności. Dzisiaj polecamy miód gryczany, który świetnie komponuje się w klimat świąt i również ten Festiwal Małopolskiego Smaku. Swoim aromatem, a także korzennym zapachem, niesamowitym kolorem dekoruje nasze święta i na stole, i w garnku. Świetnie komponuje się ten miód do zarówno ciastek, pierników, kuci, wszelkiego rodzaju słodkości. Warto kupować lokalne produkty, bo wiemy z jakiego pochodzą źródła. Wiemy, że są to produkty sprawdzone, ekologiczne, bez dodatkowych substancji konserwujących. Małopolska ma niezwykle bogate tradycje kulinarne, a święta to moment, kiedy można bez pośpiechu zasiąść do stołu i cieszyć się wspólnym posiłkiem. Smak tradycyjnych potraw na pewno pozwoli wrócić pamięcią do lat dzieciństwa. Jak święta, to tylko w Małopolsce. Niech będzie to dla nas wszystkich czas pełen miłości i radości. Czas spędzony we wspaniałej atmosferze, w gronie rodziny i bliskich nam osób. Życzymy, aby podczas tych świąt nie zabrakło ciepła i wzajemnego zrozumienia. A w każdym małopolskim domu zagościły zdrowie i pomyślność. Niech nadchodzący rok pozwoli zrealizować wszystkie plany i marzenia.
Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku dla wszystkich przyjaciół Małopolski.